Witajcie, tutaj Kochanowski Wilkolak i mam zamiar zagrać w Drakensang Online. Stworzymy sobie nową postać. Rycerz Zakonu Smoka. Potężni wojownicy rzucają się z całą mocą na swoich przeciwników i stawiają wytrwale czoła ich atakom, przy czym ich smocza krew umożliwia im stosowanie legendarnych technik walki. Jego już mam. Czarodziej kręgu. Imponujący uczeni rzucają na odległość za pomocą swoich umysłów magiczne zaklęcia, które mogą być równie niszczycielskie jak siły natury, lub które pozwalają im uciec przed ryzykowną walką. Strażnik lasu. Ci zręczni myśliwi i traperzy są nie tylko precyzyjnymi strzelcami, ale dzięki swoim łukom ze sztyletami trudno jest przewidzieć w walce i kolejny ruch, co czyni z nich nieprzewidywalnych przeciwników. To może zrobimy sobie strażnika lasu. Oczywiście płeć brzydka. Szczerze, taki trooper powinien być w średnim rozmiarze. Szkoda, że są tylko takie włosy. Dobrze, niech będzie o taki. Ciekawe, czy będzie ten nick wolny. A, już jest. Też jest. O, jest wolne. To się bardzo cieszę. Postaram się wrzucać filmiki codziennie, jeżeli oczywiście będzie okazja. A teraz zacznijmy już grę. Dobrze, akceptujemy. A więc naprawiliśmy wóz. Droga przeznaczenia. Oczywiście, jeżeli ktoś sobie chce przeczytać do końca, to radzę sobie akurat zatrzymać film, gdyż nie chcę, żeby gameplay trwał aż tak długo. W staniu w jednym... A, tu jesteś. Naciskałem jedynkę, o co chodzi? A więc dobrze. Ta gra jest typowym hack and slashem. Może zająć naprawdę bardzo dużo czasu. Ale najlepiej się gra właśnie ze znajomymi. Gram na serwerze Grimmag. Tak więc, jeżeli ktoś jest chętny, to zapraszam. A więc to dalsza część, drogi przeznaczenia. Zobaczmy, co już mamy w ekwipunku. Strażnik dusz. Potężny strażnik dusz. Kryształy prawdy. Jeżeli są jakieś itemy, przedmioty zapieczętowane, tak więc można akurat użyć sobie kryształów prawdy i wtedy dostaje się dodatkowe bonusy do broni czy do pancerza. Ej, ej, co się dzieje? Zablokowało się, czy co? O, dawaj, dawaj, dawaj.
Dobra, nie będę płakał nad jedną miksturką. Mam nadzieję, że jedną. Ajajajajaj, zużyłem sobie niepotrzebnie miksturkę. W ten sposób to sobie spłaciłem. Dobrze, a więc teraz ich możemy ubijać. Ajaj. Wybaczcie mi, długo łucznikiem nie grałem, tak więc lamię troszeczkę. Okej, czyli na razie tutaj tyle. Coś zdobyliśmy. Nie, jego nie założymy. Mamy już liniany zawijak. Profilaktyczna strzała. Za mroczne monety możemy sobie kupywać ulepszone przedmioty oraz odradzać się znaczy w regionach, w których zginęliśmy i w miejscach. Ale to już troszeczkę właśnie tych monet kosztuje. No tak. Precyzyjny strzał. No. No, może być. Jeszcze zobaczymy to. Grimford, pierwsze miasto. Co nie do ciebie, nie do ciebie. Mapka. A, w tą stronę. Mój klan powierzył mi zadanie powitania tu w Grimfordzie takich młodziaków jak ty. Podczas gdy Arwa Valetia czyni to samo w stolicy. My, strażnicy lasu, mamy pomóc mieszczanom w rozwiązywaniu ich problemów. Chodzi tu o wielką równowagę. Nic w tym dziwnego, że człowiek z największymi problemami ma też w sobie głęboką wiarę w to, co zwie boskim porządkiem. Mówię o ojcu Priskusie. Powinniśmy mu pomóc mimo wszystko dla naturalnej równowagi. Udaj się do niego. A więc idziemy. Tutaj mamy questy. Okej. Nie. Pomóc zmartwienia Dukana. A więc przeszliśmy to. Nie zdążyłem przeczytać. Okej. Porozmawialiśmy. Dobrze. Tyle. Zielarką. Okej, szukamy zielarki. Spadkobiercy porządku. Czyli tak czy siak, bez tej misji byśmy dalej nie poszli. Zielarka. Szukamy zielarki. O, tu jest zielarka. Same stare, poczciwe dusze. Oj. Czy to było tutaj? Nie. Tutaj. Okej. Biegłości. Dobrze. Zadania, złodzieje. Właśnie w tych złodziejach.
Czyli mamy pozabierać, pozabijać gobliny. Okej, idziemy. O, właśnie tutaj można kupować za smocze monety. Mroczne monety. Wybaczcie mi. Zobaczmy ofertę. Buty. No, bez butów daleko nie pójdziemy. Zawijak mamy. Naramiennik. I koszula. Broń jednoręczna. Tarcza. Ok, już coś mamy powoli. Pas. A więc dobrze, skoro możemy użyć kryształu prawdy. A, to tak. Cóż tu mamy? O! Bardzo dobry armor. Idziemy więc. Czekamy, aż się mapka właduje i możemy iść. Ktoś już się tam bawi. Kień. A no tak. Suchy torf. Ok. Zdechł. Aha. A więc podążamy na południe mapy. No a w sumie tutaj też można od razu podejść. Nie będziemy się potem wracali. Aj, mapa. Ej, zostaw. To jest moje. Tak, tutaj ci długo nie pozajmuje. Oddaj mi te gobliny! No tak. No nie, znam, że cię teraz się mnie będzie trzymał. To są moje gobliny. Aha, nie w tą stronę. O, ilu nagle tych łuczników? Przynajmniej jeden mag. Okej, mamy wódkę. A, Sparta. Przypomina się metro. No nie, no znowu. Wybaczcie mi, orientacja dzisiaj w terenie to... Nie, już przyszły zmory. Let me run. O, się wpakowałem. Dać mi uciec. A dobra, użyjemy tego pota. No i już po misji. Nie mam zielonego pojęcia, jak ja potem będę dawał radę. I co tu miało być? Bardzo mi się podoba to, że można unikać ataków, tak więc nie trzeba się specjalnie za bardzo narażać. Odsuń się, przyjaciel!
Dzięki. Łoż ty, pierunie. O, Holender. Nie. To nie jest władca pierścieni. Nie, 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 nie. Aj, aj. Dobrze, może i tak pojedynczo powybijam. Okej. Jest poziom trzeci. Ciekawe. O, niewiele mu to zadało. Ale to jest chyba... Tak. Wydaje mi się, że to jest czasowy. W sensie, że czasowo zadaje obrażenia. No nie, no znowu przyszli. A może i nie. Dobrze, a więc gin. A ramienniki. Czy uda się po cichu? Właśnie się udało. No chodź tu do mnie, poczuj się swobodnie. Gin. I dziękujemy, szpila honoru. Może mi ktoś wytłumaczyć, co to właściwie jest? Niszczymy przyrodę. Nie, po prostu nie potrafię być postacią dystansową. Co to? Dobrze, damy radę, damy radę, damy radę, damy radę, damy radę. Może nie damy rady. Damy radę. Tak, dałem radę. Kimże ty jesteś? Nieważne, nieważne. Nic nie widzieliście. Umiejętności. Okej, to już mamy. Biegłości. Ulepszamy. No nie no. Przynajmniej to nie tarczownik. Dobrze, że dopiero teraz przyszedł. A więc teraz wracamy oddać misję do Grimford. Mamy już poziom trzeci, czyż nie? Tak, poziom trzeci jest. Ruski. Okej. Zawsze kłościk poboczny jest. Okej. Dobrze, a więc tutaj. Co nam jeszcze zostało? Zleceniodawca. Bagnonios.
Chyba kojarzę, co to jest. Ale zaraz się przekonamy. Tak, żywe trupy. The Walking Dead. Polecam. Nie bardzo. Dobrze, questy. Q. Nie. Tak mało. Okej. Tu jeszcze. Odnajdź łuk strażniki. Strażniczki. Czyli zaraz będziemy musieli pójść do groty. Tak, dziękujemy. No tak. Powybijamy trochę goblinów i pójdziemy do groty. Oczywiście mówię o Grimaxstone. Nie przeszkadzam. Okej. Tak, dostał. Zostaw to, zostaw. Nienawidzę osób, które ksują po prostu. O, no, uciek. W tej grze jest też taka opcja jak PvP, to znaczy player versus players. Mi za bardzo ostatnio nie szło, jak byłem swoim rycerzem zakonu. Ale mam nadzieję, że za jakiś czas się przekonamy, czy lepiej mi teraz pójdzie. Łucznik tutaj używa koncentracji i ona mu się po prostu ładuje. Rycerz zakonu posiada furię. Tak więc napełnia się furią za każdym zadanym atakiem czy umiejętnością, chociaż niektóre umiejętności właśnie zużywają to. A mag, no jak mag, ma manę. Standard. Jeszcze mieliśmy iść na takie bagniste obszary, czy jeszcze bardziej. Gdzież to są te potwory? O, nie tu. Oczywiście, jeżeli ktoś jeszcze zasugeruje jakieś inne, ciekawsze tytuły, znaczy równie ciekawe tytuły, to postaram się w nie zagrać też. Oczywiście w miarę możliwości na sprzęt. Od razu mówię, że Ghost Recon mi nie działa. Super Monday Night też mi nie działa. A Team Fortress mi się zacina w każdym razie. Aha, była mowa chyba o tych. No nie. Ok, zabite. Ryba. Dobrze, że to jest też gra właśnie spolszczona. Bo w wielu sytuacjach niektórzy ludzie by mogli po prostu nie wiedzieć, o co chodzi już całkowicie.
Maska lniana. Oj, przypominają się Skojatel. Pozdro dla kumatych. Gdzie ja, kurczę, idę? Nie, tam już jest następna mapa. Czy tylko ja coś słyszę? Nie, chyba nie. Tak, bardzo dużo Polaków. Czasami atmosfera jest naprawdę porządna i idzie się pośmiać niekiedy, ale niekiedy są tacy ludzie, że szkoda mówić. Każdy chyba już o czymś tym wie. O czymś takim. Przepraszam was. Farmimy. Die, Jedi. Właśnie co do tych biegłości, są to potem pasywne umiejętności, które nam po prostu zwiększają albo tam szybkość ataku z każdym atakiem. Życie, damage bodajże pewnych skilli, z tego co pamiętam. To więc jest to naprawdę ciekawy system upgrade, nawet jak na RPG. No, trafiłem. Co to było? Nie, stary, ja za tobą nie będę chodził. A może ty tego chcesz? Wow. Fireball. Lubię ten system, że się niszczy otoczenie, a przynajmniej jego kawałki. Tak jak niektóre kraty, właśnie grzyby, jak przed chwilą zauważyliście. Niektóre kamienie. Może to nie aż tak wiele, ale zawsze jest urozmaicenie. No nie. Kościół! Wiem, że mnie lubisz, ale stru. No tak. Dobrze, a więc zakończymy sobie tutaj przed grotą. W następnym odcinku do niej wejdziemy. A więc pozdrawiam was wszystkich serdecznie. I do usłyszenia.